krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Viva Maj, 3 maj, dla Polaków Błogi Raj. Viva Maj, 3 maj, dla Polaków Błogi Raj. Witam wszystkich serdecznie. Obchodzimy w tym roku już 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną postanowiliśmy nakręcić dla Was film, który przybliży Wam okoliczności uchwalenia Konstytucji i będzie także lekcją historii. Zapraszamy do oglądania! Czym jest Konstytucja? Czym była w XVIII wieku? Jakie ma znaczenie obecnie i jakie miała dawniej? Poznajmy okoliczności jej uchwalenia. Wiek XVIII był dla naszego kraju szczególnie trudnym okresem. Rzeczpospolita po wojnach stoczonych w wieku poprzednim była bardzo osłabiona. Była targana konfliktami wewnętrznymi. Szlachta była podzielona. Znaczna jej część nie widziała potrzeby przeprowadzania reform, które uważała za zagrażające jej stanowi posiadanie. Do tego coraz częściej w nasze wewnętrzne sprawy ingerowały państwa obce, Rosja, Austria oraz Prusy. Dbały o to, aby żadne reformy nie były wprowadzane. W tej sytuacji grupa patriotycznie nastawionej szlachty widziała rozwiązanie w postaci zreformowania ustroju. Rzeczpospolita była już po pierwszym rozbiorze, do którego doszło w 1772 roku przy udziale Rosji, Prus i Austrii. Sytuacja stawała się tragiczna. Sprzyjające okoliczności pojawiły się w czasie obrad Sejmu z lat 1788-92, który nazwano Wielkim. Posłowie Sejmu podzieleni byli na 3 ugrupowania. Stronnictwo patriotyczne, które tworzyli zwolennicy radykalnych reform. Tworzyli je na przykład marszałek Sejmu Stanisław Małachowski, Adam Czartoryski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj czy Julian Ursyn Niemcewicz. Rozwiązaniem dla nich była reforma ustroju, zniesienie liberum veto, zniesienie również elekcyjności tronu. Stronnictwo Toborskie to ludzie skupieni wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który widział potrzeby reform, jednak umiarkowanych i przeprowadzonych we współpracy z Rosją. Trzecim stronnictwem było Stronnictwo Hetmańskie. Byli to przeciwnicy wszelkich reform. Ludzie uważający je za zamach na wolność szlachecką. Tworzyli je Franciszek Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Żebuski. W takiej atmosferze toczyły się obrady Sejmu i potajemne prace nad Konstytucją. Pomysł jej uchwalenia był inspirowany wydarzeniami rewolucji we Francji oraz Konstytucją amerykańską uchwaloną zaledwie 4 lata wcześniej. Nasza Konstytucja była pierwszą w Europie, uwzględniała najnowsze osiągnięcia epoki oświecenia, jak monteskiuszowski podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, co do dziś stanowi podstawę demokracji każdego kraju. Uchwalenie Konstytucji odbyło się w tajemnicy. Był 3 maja 1791 rok. Wielu posłów, przeciwników reform, nie wróciło jeszcze do stolicy po świętach wielkanocnych. Wykorzystując te okoliczności, posłowie Stronnictwa Patriotycznego, do którego przystał także król, uchwalił i zatwierdził tekst Konstytucji. Tego dnia, już od rana, Plac Zamkowy i Zamek był ośrodkiem politycznej mobilizacji. Kołłątaj pobudził mieszczan warszawskich, którzy tłumnie zgromadzili się koło Zamku Królewskiego i dostępu do niego bronili, głośno wołając: Wiwat Konstytucja! O czym dokładnie mówiła Konstytucja? Poważnie wzmacniała i usprawniała działalność władzy państwowej, a zatem Sejmu i rządu. Sejm uwolniono od przemocy magnatów przed liberum veto, które obezwładniało przez lat z górą 100 normalne prace ustawodawcze i kontrolne Sejmu. Do Izby Poselskiej weszło, choć jedynie z głosem doradczym, 24 przedstawicieli miast. Wprowadzono zmianę w położeniu miast i mieszczan. Nadano im prawa, jakie przysługiwały dotąd szlachcie. Za cenzus, czyniąc stan posiadania. Chłopom zapewniono bliżej jeszcze wówczas nieokreśloną opiekę prawa i rządu krajowego. Okres swobody, radości i nadziei trwał krótko. Dokładnie po 373 dniach
Rosja ośmielona zdradą magnatów polskich, którzy zawiązali przed tronem Katarzyny II w Petersburgu konfederację przeciw konstytucji majowej, podjęła działania zaczepne. Akt zdrady potwierdzono oficjalnie we wsi Targowica na Ukrainie. Polacy przeciwko Polsce wezwali wroga do napaści. Wydarzenie to stało się przyczyną wojny polsko-rosyjskiej w obronie konstytucji. Mimo kilku zwycięstw nad Rosjanami, Podzieleńcami i Dubienką, nie udało się powstrzymać zdecydowanej przewagi wroga. Klęska w tej wojnie przekreśliła dzieło Sejmu Wielkiego. Po jeszcze jednym zrywie, czyli Powstaniu Kościuszkowskim, nastąpił trzeci rozbiór Polski w 1795 roku. Kraj nasz przestał istnieć na mapie Europy, ale nie przestał istnieć w świadomości Polaków. Konstytucja 3 maja była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że potrafiliśmy sami znaleźć siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Po 1795 roku podejmowaliśmy wielokrotne próby odbudowy ojczyzny, ale silne państwa zaborcze skutecznie je udaremniały. Nie przyniosły wolności wydarzenia Powstania Listopadowego, Wiosny Ludów czy Powstania Styczniowego. Nadzieja na upragnioną wolność zrodziła się w 1914 roku, kiedy nasi zaborcy stanęli po przeciwnych stronach okopów. Zakończenie Wielkiej Wojny przyniosło nam niepodległość w 1918 roku. Teraz już widzimy, jak ważnym osiągnięciem była konstytucja w XVIII wieku i jest obecnie. Bez niej bylibyśmy krajem słabym, pełnym nieprawości i konfliktów. Dziękujemy Wam za obejrzenie naszego filmu. Mamy nadzieję, że zapamiętacie usłyszane słowa i 3 maja godnie uczcicie tę rocznicę.